Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Miłość pozwala zobaczyć więcej. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. To właśnie dzięki miłości ludziom wyostrza się wzrok i potrafią dostrzec Boga w swoim życiu. Bóg jest blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Kiedy tę rękę wyciągam do drugiego człowieka w geście pojednania, współczującej solidarności, to właśnie w tym momencie niebo zstępuje na ziemię, a Królestwo Boże staje się w nas i pośród nas. Miłość to także posłuszeństwo. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, mówi Jezus. Nie może istnieć miłość bez posłuszeństwa. Jeśli prawdziwie kocham, to jestem gotów na rozkazy ukochanej osoby, a jej wola nie jest dla mnie ciężarem, ale rozkoszą. Miłość bez posłuszeństwa jest pożądaniem, gwałtem i przemocą. Tak wielu ludzi dziś ma wypaczony obraz miłości, hedonistyczny, nastawiony na własne korzyści. Prawdziwa miłość jest dzisiaj gatunkiem na wymarciu. Obudźmy się, to znaczy powstańmy z martwych, ponieważ tylko w miłości jest życie. Każda relacja pozbawiona miłości niesie ze sobą śmierć i dewastację życia. Musimy wreszcie przestać śpiewać piosenki o miłości i oglądać tanie romansidła, a zacząć żyć miłością, pozwolić na nowo zakochać się i podążać za miłością aż na krańce ziemi.